Witam na kanale Dzieciaki testują. Zapraszam na recenzję komiksu od wydawnictwa Egmont, Enola i Niezwykłe zwierzęta. Jest to tom pierwszy nowej serii i jest to zbiorcze wydanie dwóch części. W drugim tomie będzie część trzecia i część czwarta. Tutaj przeczytamy historię o gargulcach oraz o jednorożcach. Część pierwsza, czyli właśnie rzeczone gargulce. Właściwie to jeden gargulec, który stoi przy kościele i co noc obraca się i oblewa wodą wychodzących z kościoła. Ksiądz, który zamówił gargulce, bardzo już jest zdenerwowany całą sytuacją. Zobaczcie, tutaj panna młoda wychodzi z kościoła i jest taka uradowana, bo ona lubi deszcz, nie zaszkodzi jej kilka kropel, no a gargulec chlusnął w nią wodą. Wszyscy zawsze tutaj podchodzą z parasolami, ale ksiądz jest już, lekko mówiąc, trochę zdenerwowany całą sytuacją. Dzwonnik Igor mówi tutaj im, żeby wezwali na pomoc Enolę. Enola jest weterynarką i razem ze swoim kocim pomocnikiem leczy magiczne zwierzęta. Enola bardzo szybko się tutaj zjawi i będzie próbowała dociec, co jest gargulcowi, dlaczego on się obraca i pluje wodą. Zdejmą go trochę niżej, bo pierwsza diagnoza Enoli będzie, może on ma lęk wysokości, ale postawiony na fontannie również się obraca i rano cały plac zostaje zalany wodą. Ostatecznie gargulec wróci do kościoła nie sam, bo Enola przeprowadzi śledztwo, z którego dowiedzą się, dlaczego ten gargulec pluje, chociaż to i tak nie załatwi całej historii, bo mimo że gargulce będą później dwa, to i tak będą pluć wodą. A dlaczego? Zobaczcie sami, co jest na ostatniej ilustracji. Część druga, która nam się tutaj teraz rozpoczyna. Na ratunek jednorożcom. W pewnym lesie żyją jednorożce, które atakują każdego, kto przekroczy granicę. I tutaj, jak możemy zobaczyć, również się to wydarzyło. Jednorożec zaatakował tutaj ludzi, no i też Enola ruszy na ratunek i będzie próbowała rozwikłać zagadkę. Ależ jest to fantastyczny komiks! Niesamowicie fajnie się go czyta, ma świetny klimat, jest świetnie zilustrowany, bardzo fajnie wydany w twardej oprawie, duży format, jak możecie zobaczyć, i my osobiście nie możemy się doczekać kolejnej części przygód Enoli, jej małego kociego pomocnika, no i tych magicznych zwierząt, które będą potrzebować pomocy. Więcej o komiksie przeczytacie na blogu, zapraszam Was tam bardzo gorąco. W opisie do filmu jest link do bloga, jest link do Instagrama, tam też Was zapraszam. No i zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, aby być zawsze na bieżąco z recenzjami, które codziennie nowe się pojawiają. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.